Mamy tutaj dzwonek i ja rozpocznę od pewnego wyjaśnienia, ponieważ mam przemówienie na 20 minut, ja tylko, a pozostali mają na 10 minut, więc może jest to niesprawiedliwe od samego początku, ale jest tak dlatego, że chciałabym przedstawić pewien pomysł Voice Free Europe, koncepcję, i potem będę mówiła, może podzielę to na poszczególne części, moją prezentację, ale myślę, że nie ma takiej potrzeby, ponieważ ten pogląd na sytuację w Polsce jest to też dzięki po prostu pomysłom i koncepcji Free Voice for Europe i ja się przyłączę do tego. Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji, na zjeździe Voice Free Europe. Na tej sali są dziennikarze, publicyści, blogerzy, aktywiści społeczni z Francji, Hiszpanii, Czech, Holandii, Anglii, Ukrainy, Szwecji, Danii, Gruzji, Włoch i z Polski, w sumie z 11 krajów. Chciałam Państwu bardzo serdecznie podziękować, że tutaj jesteście, że zechcieliście, czy zechcecie podzielić się własnym spojrzeniem na to, co się dzieje dziś w Waszych krajach i w Europie. Każdy przyjechał tutaj z własną analizą i oglądem sytuacji. Przybywamy z wielu różnych stron. Być może są kwestie, czy będą kwestie, które będą nas różnić. Być może niektóre rzeczy nas zaskoczą, być może nie będziemy się zgadzać we wszystkim. Jednak gromadzi nas tutaj potrzeba wolnego słowa. Stąd wierzę, że stworzymy taką przestrzeń do nieskrępowanej wymiany poglądów i informacji. To nasze spotkanie odbywa się dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej, które dofinansowało zjazd Voice Free Europe w ramach konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. A organizatorem zjazdu jest Stowarzyszenie Solidarni 2010. Jeszcze raz chciałam bardzo Państwu podziękować, że tutaj jesteście. I zacznę rzeczywiście od podstawowej rzeczy, czyli od wytłumaczenia, czym jest Voice Free Europe. To jest ruch społeczny, to jest zaproszenie do wspólnego działania, które byłoby odpowiedzią na współczesne potrzeby i zagrożenia Europy. Chrześcijaństwo, patriotyzm, brak cenzury i politycznej poprawności to wartości i hasła, wokół których chcemy się gromadzić. Wierzymy, że powinniśmy być wspólnotą suwerennych państw funkcjonujących na równych prawach, narodów dumnych ze swojej tożsamości, zwyczajów, historii, kultury i wartości, państw działających wspólnie na rzecz bezpiecznej Europy, Europy gotowej stawić czoła inwazji radykalnego islamu oraz agresji militarnej i propagandowej Rosji. Europa nie powinna podlegać dominacji jednego narodu ani w przeszłości, ani obecnie, ani w przyszłości. Pragniemy, aby Europa powróciła do swoich chrześcijańskich korzeni, do nieskrępowanej debaty publicznej, do szacunku dla drugiego człowieka i do zdrowego rozsądku. Voice Free Europe to odrzucenie wszelkich reżimów, zarówno faszyzmu, jak i komunizmu, ale także odrzucenie bardzo dużego reżimu kłamstwa. Kłamstwa, które zniewala, bo kłamstwo zniewala, czyni człowieka niewolnikiem. Prawda jest pierwszą ofiarą wojny, a w Europie mamy wojnę. Mamy wojnę na wschodzie, militarną wojnę. Mamy też wojnę informacyjną i propagandową w całej Europie. Prawda bardzo często wymaga odwagi. Odwagi i wysiłku. Wysiłku
poznania, przyswojenia wiedzy, analizowania faktów i w efekcie zdolności odróżnienia od kłamstwa. Moja obecność tutaj wypływa z potrzeby serca, z własnego doświadczenia ze zderzeniem z kłamstwem i takim punktem zwrotnym, mówię tutaj o własnym doświadczeniu, przechodzę do tej części, dlaczego ja jestem tutaj w Voice Free Europe. Tym punktem zwrotnym dla mnie była śmierć polskiego prezydenta na terenie Rosji oraz 95 osób, które pełniły kluczową rolę w państwie polskim i które również tam zginęły. Donald Tusk, który dziś jest przewodniczącym Rady Europejskiej, wbrew interesowi Polski oddał śledztwo w sprawie katastrofy w dyspozycję Rosjan w świetle prawa międzynarodowego. I to dlatego do dzisiaj Polska nie może doprosić się od Rosjan swojej własności, czyli wraku samolotu, czyli czarnych skrzynek. To są dowody, które są bardzo ważne, jeśli chodzi o śledztwo, wyjaśniające przebieg i przyczyny katastrofy w Smoleńsku. Wiemy z opublikowanych przez nowy rząd w tej chwili nagrań, z czym mogli się zapoznać wszyscy Polacy, że szef Polskiej Komisji do Badania Przyczyn Katastrofy pod rządami Donalda Tuska domagał się wprost od swoich pracowników tego, by wyniki ich badań nie odbiegały od wyników rosyjskich. Cała Polska słyszała to nagranie. Było to powiedziane wprost do swoich podwładnych, którzy mieli prowadzić niezależne śledztwo, niezależne badanie katastrofy smoleńskiej. Tymczasem oba raporty, zarówno rosyjski, raport MAK-u, jak i polski, polski dotychczasowy, sporządzony za poprzedniego rządu, są sprzeczne z prawami fizyki i z dostępnymi nam dowodami. Do dziś nie ma odpowiedzi na pytanie, jak to jest możliwe, że samolot z małą prędkością zniżania uderza w podmokły grunt i rozrywa się na 60 tysięcy szczątków, nie zostawiając żadnego krateru. Pomimo, że poprzednia komisja do badania przyczyn katastrofy została zobowiązana przez polski sąd sądowo do odpowiedzi na to pytanie, odpowiedzi nie udzielono. Zachęcam bardzo Państwa do zapoznania się z wiedzą. Tutaj na stołach macie Państwo wyłożone broszury podsumowujące w przystępny sposób osiągnięcia ponad setki naukowców polskich, w tym wielu profesorów polskich uczelni, którzy uczestniczyli w konferencjach naukowych przez ostatnie 4 lata. Z ich badań jednoznacznie wynika, że nie ma innego naukowego wyjaśnienia na rozpad polskiego samolotu w Rosji 10 kwietnia 2010 roku, jak tylko w wyniku jego rozerwania w wyniku eksplozji w powietrzu. Kiedy putinowska Rosja napadła na Gruzję, profesor Lech Kaczyński aktywnie mobilizował do solidarności państw europejskich w sprzeciwie wobec rosyjskiej agresji oraz ostrzegał przed napaścią Rosji na Ukrainę, co jak wiemy wydarzyło się kilka lat później. W mediach na świecie, w Europie i zwłaszcza w Polsce Lech Kaczyński był dyskredytowany właśnie za pomocą kłamstwa i szyderstwa. Kłamstwo i niesprawiedliwość, a to są właśnie o kłamstwie mówię, o kłamstwie, któremu widzę potrzebę, żeby się przeciwstawić. I być może Państwo będziecie mieli własne doświadczenia z kłamstwem, czy z problemami, z trudnościami w przebiciu się do opinii publicznej, z tematami, z którymi Wy tutaj przyjechaliście. Ja chciałam powiedzieć to, co mnie dotyka, boli. To na przykład również kłamstwo w kontekście historii II wojny światowej. Polacy na równi z narodem żydowskim byli ofiarami Holokaustu, przeznaczonymi do eksterminacji.
Tymczasem coraz częściej pojawia się w światowych mediach na przykład taki termin polskie obozy koncentracyjne, nazywając tym terminem niemieckie obozy koncentracyjne na terenie Polski. Jakże niewielka różnica w języku może powodować, że kolejne pokolenia nie będą już rozróżniały, kto mordował, a kto był ofiarą. Tymczasem szacuje się, że w II wojnie światowej zginęło około 6 milionów Polaków, w tym 3 miliony obywateli polskich żydowskiego pochodzenia i 3 miliony rdzennej ludności polskiej. Polska w czasie II wojny światowej została napadnięta przez faszystowskie Niemcy, a 17 dni później przez komunistyczną Rosję, która to Rosja dopiero po napaści Niemiec na Rosję przestała sprzyjać faszystom. Dziś Polska próbuje podnieść się z postkomunizmu, z ustawionych przetargów, zakulisowych decyzji, braku wolnej konkurencji, zerwać ukryte przed opinią publiczną więzi utrwalone brakiem lustracji po transformacji, zwłaszcza w sądownictwie, które cieszy się najsłabszym zaufaniem społecznym w Polsce, włącznie z szefem Trybunału Konstytucyjnego, który jawnie i bezkarnie łamie konstytucję. Od 1989 roku, od czasu transformacji w Polsce, 17 razy zmieniał się rząd. W tej sztafecie tylko 3 rządy, włącznie z obecnym, nie były uwikłane w agenturę postkomunistyczną. Oba poprzednie nie przetrwały do końca kadencji. Jeden został przewrócony w ciągu jednej nocy w 1992 roku. Odzyskanie niepodległości w 1989 roku było w rzeczywistości transformacją systemu okupacji, w której władze wojskowe i polityczne bezpośrednio zależały od Rosji, ówczesnego Związku Radzieckiego. W system demokracji tylko z fasady. Uwłaszczono aparatczyków i ich tajnych donosicieli, uważanych za bohaterów Solidarności, w tym lidera, być może dla części z Państwa będzie to szokujące, ale skoro mamy odwoływać się do prawdy, w tym lidera Lecha Wałęsę, uznawanego za bohatera do dziś na całym świecie, wobec którego zachowały się w archiwach pokwitowania pieniędzy za donoszenie i który przez całe swoje życie, w tym także jako prezydent Polski, chronił zbrodniarzy komunistycznych. Jesteśmy w miejscu, gdzie prawda ma ogromne znaczenie i zobowiązuje. Bo tuż obok jest parafia świętego Stanisława Kostki i grób księdza Jerzego Popiełuszki, który został porwany, torturowany i zamordowany przez komunistyczną służbę bezpieczeństwa za prawdę, za kazania pełne miłości podczas mszy za ojczyznę. Tu, w tym kościele, tuż obok, w latach 80. Osoba, która publicznie prowadziła nagonkę na księdza Popiełuszkę, w cotygodniowych konferencjach prasowych za komuny członek rządu Jerzy Urban w Polsce po transformacji nie odpowiedział za swoje czyny, wręcz przeciwnie, dorobił się wielkiej fortuny i własnego koncernu prasowego, jest właścicielem tygodnika. Cechy, które charakteryzowały system komunistyczny, to niesprawiedliwość, nachalność, kłamstwo. Dziś, kiedy na wszystkie strony obraca się słowo liberalizm, nazywając tym słowem działania ludzi, którzy wprowadzają wszelkiego rodzaju koncesje, czy to w handlu, czy w przemyśle, czy w mediach, ograniczają wolność słowa do poprawności politycznej, zmuszają do łamania sumień w kwestiach obyczajowych, znów zaczynam odczuwać podobny sprzeciw co kiedyś. Kłamstwo dezorientuje, powoduje, że podejmujemy złe wybory. Dziś istnieje zagrożenie, że ludzie, chcąc uciec przed terrorem islamskim,
oraz coraz brutalniejszym atakiem na rodziny z powodu kłamstwa i propagandy, która we współczesnej Rosji jest przemysłem produkowanym przez służby tego kraju, wpadną z deszczu pod rynnę i zwrócą się ku kolejnemu terrorowi, terrorowi putinowskiej mafii. Sprzeciw wobec kłamstwa, które dostrzegam, to jest taka podstawowa motywacja, dlaczego tu jestem. I jestem bardzo ciekawa Państwa osobistej motywacji, dlaczego chcecie zabrać głos w kontekście idei Voice Free Europe. Celem tej konferencji jest nawiązanie kontaktów, jest wymiana informacji, pomysłów, wypracowanie metod przyszłego współdziałania w celu wprowadzenia pozytywnych zmian w Europie. I od nas zależy, czy wykorzystamy ten potencjał, potencjał tego spotkania. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Dziękuję.